Aleksander Usyk wywołał spore poruszenie w bokserskim środowisku, w świetnym stylu pokonując Murata Gasyjewa w pojedynku o 4 mistrzowskie pasy wagi junior ciężkiej. Niepokonany Ukrainiec dzięki efektownej wygranej awansował do ścisłej czołówki światowych rankingów bez podziału na kategorie wagowe. W rankingu bokserek bokser z Symferopola plasuje się obecnie na 7 pozycji, zaś na liście magazynu The Ring jest 4. Na razie nie ma pewności, czy Usyk zdecyduje się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na przejście do wagi ciężkiej. Całkiem prawdopodobne jest natomiast, że w kolejnym występie zmierzy się z Tonym Bellew. Rozmowy w sprawie tej walki mają rozpocząć się już niebawem. Tymczasem na decyzję Usyka w sprawie mistrzowskich pasów czekają czołowi zawodnicy dywizji junior ciężkiej. Promotor Andrzej Rabiński zapowiedział już, że będzie zabiegał o to, by federacja WBA nakazała Usykowi obowiązkową obronę z dzierżącym tytuł mistrza w zawieszeniu Denisem Lebediewem. Na swoją mistrzowską szansę czeka też Krzysztof Głowacki, aktualnie notowany na 2 pozycji rankingu WBO. W przypadku oddania tytułu przez Usyka Polak prawdopodobnie zaboksuje o wakujące trofeum ze sklasyfikowanym oczko wyżej Maksimem Własowem. Od stanowiska Usyka zależą też losy drugiej edycji turnieju World Boxing Super Series w wadze junior ciężkiej, który mógłby rozpocząć się we wrześniu. Damn.